Przyjaciele, mam takie poselstwo dla was dzisiaj. Chciałbym w pewnym sensie zamknąć to, co było wczoraj mówione tutaj przez różnych ludzi, w różnych poselstwach, w różnych konfiguracjach. Chcę mówić o świadomości tego, kim jesteś. W pierwszym liście do Koryntian 1,26 jest napisane tak. Przypatrzcie się sobie, kim jesteście według powołania waszego. Przypatrzcie się sobie, kim jesteście według powołania waszego. Bóg mówi, żebyś się przypatrzył sobie, nie komuś. Tu nie jest napisane, przypatrz się komuś i ocen, jakie on ma namaszczenie. Zobacz, kto on jest. Nie. To jest napisane, przypatrz się sobie, kim jesteś według powołania twojego. Przypatrz się. Zwróć na to uwagę. Czyli to nie jest takie oczywiste zawsze. To nie jest takie oczywiste, kim się jest. Ja dosyć szybko, dzięki Bogu jedynemu, zbudowałem swoją tożsamość w Chrystusie. Nieco dłużej mi zajęło wyprostowanie moich stanów emocjonalnych i dopasowanie do tej tożsamości. Ale generalnie stało się dosyć szybko, że ja dowiedziałem się, kim ja rzeczywiście jestem w Chrystusie. I to, że ja się o tym szybko dowiedziałem, o dwóch rzeczach się dowiedziałem. Tutaj trzeba, żeby było nagle to otworzone, odrobinę, żeby była rura wystawiona od klimatyzacji. I ta klimatyzacja musi być włączona mimo wszystko, chociaż na... I teraz tak. To, że ja się dowiedziałem, kim ja jestem w Chrystusie, nie dowiedziałem się teoretycznie, tylko ja rzeczywiście to zrozumiałem. No, zresztą wielką przyczynę do tego miał brat Derek Prince, który napisał świetną książkę, dwie w zasadzie cieniutkie książki pod tytułem Kim jestem. Bardzo stare, dobre publikacje. To tuż po nawróceniu trafiło w moje ręce. Ja się dowiadywałem, kim ja w ogóle jestem. Jak ja się dowiedziałem, kim ja jestem, to kolejne lata to było układanie we mnie tego, jakie jest w związku z tym powołanie moje. Czyli kim ja jestem według powołania mojego. I ludzie mają właśnie tendencję, mówią tak, ja jestem ewangelistą. No człowiek czasem komuś mówi Ewangelię, mówi, że jest ewangelistą. Rozumiecie? Ja jestem ewangelistą. Ale no jakim jesteś ewangelistą? No bo tam świadczę czasami tam komuś o Jezusie, staram się komuś powiedzieć o Jezusie. No to nie jest ewangelista. Świadczyć o Jezusie mają wszyscy. Rozumiecie? Nasze psy mają szczekać w rytm Ewangelii. Masz psa, do niego kładziesz ręce, rozumiesz, i ustanawiasz, że kogoś poliże po dupie, to ten ktoś spotka Jezusa. To powinno być w twojej głowie. To się w ogóle nie mówi, dziel się Jezusem. To wszyscy się mają dzielić Jezusem, to jest nasz zasmarkany obowiązek. Jak ktoś się nie dzieli Jezusem, to jest zaburzony psychicznie. Rozumiesz? Ktoś się narodził z Bożego Ducha i nie dzieli się Chrystusem rok, drugi, trzeci, to ja oficjalnie twierdzę, że jest to człowiek z silnym zaburzeniem wewnętrznym. Silne zaburzenie psychiki. Przyczyna jest prosta. Jak można być człowiekiem, w którym mieszka Bóg, tak? I nie dzielić się tym z innymi ludźmi? To jest nienormalne. I to ma robić każdy, ale ewangelista, a to nie czyni człowieka ewangelisty jeszcze. Rozumiecie? To nie czyni człowieka ewangelisty. Więc trzeba rozejrzeć się w sobie, kim się jest. Ja robiłem różne rzeczy. Ewangelizowałem, nie wiem, nauczałem, wszystko robiłem, co tam tylko potrafiłem, co było z ducha i z ciała, już nie wiem, co było z ducha, co z ciała. Wszystko robiłem, Bóg mnie usprawiedliwił, dlatego że intencje zawsze miałem dobre. Rozumiecie? Nieraz wam wspominałem o moich różnych jazdach, że siedziałem nad Biblią i mówiłem, miałem następnego dnia na przykład dzień wolny w pracy i mówię, Boże, jutro dokonam jakichś potężnych dzieł Twoich w ogóle, nie? Ja byłem przygotowany w ogóle na te dzieła, których ja tam dokonam. Siedziałem nad Biblią, mówi w ogóle, co mam tu robić? Byłem tu tłumam, tych palce tam strzelałem w ogóle, tworzyłem jakieś historie. Coś mi się tam przyśniło, dopisywałem sobie, że do tego ulica mi się przyśniła, że mam iść pod taki numer, wiecie, że pojechałem do Warszawy, przyszedłem całą ulicę, numery się skończyły, 1 czy 2 wcześniej. Mówię, kurczę, z czego to było? No ale się nie zniechęcałem, tak? Ale dalej pytałem, kim ja jestem. Według powołania mojego, kto ja jestem? Jak poszedłem siedzieć drugi raz, po moim nawróceniu, ostatni raz zresztą już w moim życiu, siedziałem w więzieniu w Płocku, z którego też wyszedłem tuż przed moim wyjściem. Znów pytałem Boga w moim, kto ja jestem? To był dramatyczny krzyk do Boga. I wtedy On mi powiedział, jesteś pataczem mojego ludu i budowniczym. I to we mnie wrosło. Ja powiedziałem, aha, to ja mam się zacząć budowaniem i prostowaniem. Yes. Niech to się nazywa jak się chce. Rozumiecie? Ja od kilkunastu lat wiem, że jestem budowniczym fundamentów i padaczem Bożego ludu. Zapisałem to sobie w swojej Biblii, drukowanymi literami i realizuję ten plan. I będę go realizował do końca życia, rozumiecie? I nie zamierzam zmieniać zawodu. Tak będę robił. Ale ty musisz zrobić to samo. Musisz wiedzieć, kim ty jesteś. I ludzie, którzy przychodzą do tego ruchu, do naszych kościołów, muszą naprawdę wiedzieć, kim oni są. Bo jak oni nie wiedzą, kim są, to stąd odchodzą. Ludzie stąd odchodzą, bo nie wiedzą, kim są. Rozumiecie? Jest im trudno być w tym. Dlatego, że jeżeli ja wiem, kim jestem, to będę wszystkich prowadził do tego, żeby się dowiedzieli, kim są. Wszystkich. Na żadnym człowieku nie będę chciał zostawić najdrobniejszego miejsca, w którym on byłby niepewny, kim ja jestem. Kim ja jestem. Bo ja wiem, kim ja jestem. Jak ja bym nie wiedział, ten chaos byłby bliski mojemu sercu, to też nie miałbym problemu z tym, żeby inni żyli w chaosie. Ale mój napór na to, aby ludzie przede wszystkim dowiadywali się, kim są, gdzie przy okazji rujnuje się tym, to w ich życiu, co sobie uroili, myśląc, że są kimś innym. No jak idzie się po prawdę, to wszystko poboczne pada. W ogóle wiecie o tym? W ogóle wędrówka po prawdę ma to do siebie, że wszelkie kłamstwa, które z boku są, padają. I człowiek zostaje w ogóle pusty, puściutki. Rozumiecie? Wyjałowiony jak gaza opatrunkowa. I jeżeli nie pociągnie tego tematu dalej, to ucieknie ze strachu, że wszystko z niego wypadnie. Rozumiecie? Więc ludzie odchodzą, bo nie chcą pójść głęboko w siebie. W siebie. Trzeba wejść w siebie. I trzeba być zdeterminowanym. Wielu ludzi mówi tak, o jak Bóg będzie chciał, to mi coś powie. Ja mówię, przestań. To właśnie to jest takie pojęcie twoje o Bogu. Bóg będzie chciał, to mi coś powie. A właśnie nie ma takiego Boga. Halo, nie ma takiego Boga. To jest Bóg iluzyjny. Bo ten Bóg, o którym ktoś twierdzi, że jak będzie chciał, to ci coś powie, powiedział takie słowa. Kto szuka, ten znajdzie. Więc on powiedział, szukaj. To jest ten Bóg, który powiedział szukaj. To znaczy, że w jego sercu jest szukaj. Czy ktoś zapyta, czy Bóg się zatem bawi z nami w kotka i myszkę? Tak, w pewnym sensie tak. Tak, w pewnym sensie tak jak najbardziej. Czemu Bóg się bawi z nami w kotka i myszkę, a jawnie nie przyjdzie i nie powie jesteś taki, taki i taki? Bo to nie jest miłosne. Ja nieraz to powtarzam. To nie jest miłosne. To jest tak jakby w ogóle w małżeństwie, proszę Ciebie, trochę to opowiadała Nina Miodracki, mieliście miesięcznicę, tak? Miesięcznicę, rozumiecie, a cała reszta miesiąca kicha. Ale miesięcznicę mamy teraz. To jest dokładnie to samo, jakbyś wszedł do wiecie, co ja chciałem powiedzieć? Do łożnicy chciałem powiedzieć. Słowo honor miałem słowo łożnica. Myśmy się w tej głowie nie pobabrały epoki. Do sypialni. Przed do sypialni, to przez ten serial tej królowej, łożnica. Przed to. I w ogóle powiedział w tej łożnicy swojej żonie, że teraz mamy seks. Szybciutko. No jeżeli ona jest naprawdę taka wyprznięta, to faktycznie jakieś tam coś tam wyjdzie z tego 15 minut, nie? Ale jak to jest normalna osoba, to powie do niego, ty jesteś chory na głowę. Co ty robisz, co ty przyszedłeś, czym ty przyszedłeś tutaj, z czym? Jakoś przyjdź jako człowiek do człowieka, to człowiek do człowieka. Rozumiem, a nie ty tutaj wpadasz z lokówką w ręku. Musisz szukać, aby znaleźć. Bo to jest miłosne. Taki jest Bóg. Jest napisane jak w tej starej Biblii. Rzeczą Jahwe rzecz ukryć, a króla rzeczą rzecz odnaleźć. No. Tak rzekł Salomon. Rzeczą Jahwe rzecz ukryć. Rozumiecie? Dlatego trzeba szukać. Kto nie chce szukać, ten nie znajdzie. Albo sobie uroi, albo będzie chodził w swoim życiu w chaosie. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Kim ja jestem? Nie wiem, kim jesteś. Może nikim. Rozumiesz? Nie wiem, kim. Ale musisz się dowiedzieć, kim ty jesteś. I nikt ci tego nie może powiedzieć. Dzisiaj jest moda w religii, że się ludziom mówi, kim oni są. Wszedłem do kościoła, powiedzieli mi, że jestem prorokiem. Dlaczego ci powiedzieli, że jesteś prorokiem? Bo tam miałem 2 razy ze sobą wiedzy, powiedzieli, dlaczego jest namaszczenie prorocze, położyli wszyscy na mnie ręce. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, co? I od tej pory masz tą wysypkę czy koszmarę? To masz. Rozumiesz? Tak na tym filmie Harry Stybentu położył na mnie rękę. Chodzi o to, że ty musisz szukać. Ja szukałem. Bo ja byłem zainteresowany sobą. Musisz być zainteresowany sobą. Kim ty jesteś zainteresowany, jak nie sobą? Musisz być sobą zainteresowany. Sobą. Ponieważ zostałeś zbawiony. Amen? Amen. Jakie są twoje zainteresowania? Ty się sobą zainteresuj. Sobą. Skąd te teksty o zainteresowaniu sobą? To były teksty egocentryczne. Nie, to jest chrystocentryczne. Rozumiesz? Idzie po zmartwychwstaniu Jezus. Przy Jezusie Piotr zasuwa. Rozumiesz, o co chodzi? Z tyłu idzie Jan. Piotr nadrabia to, co popsuł. Stara się być blisko jak Jan. Rozumiecie? Jan już swoje zarobił, więc idzie z tyłu. Tak? I Piotr mówi, a co z tamtym? Jezus się odwraca. Co ci do niego? Ty chodź za mną. Co ci on obchodzi? Bóg nie rozmawia o innych ludziach. Rozumiesz? Na zasadach takich, że siada z tobą przy kawie, herbacie i plotkuje. To nie Bóg. Rozumiesz? Musisz się zająć sobą. Ty musisz odkryć, kto ty jesteś. I to nie musi być nazywnictwo z cyklu nomenklatura kościelna, w której my się w ogóle poruszamy. To nie musi tak wcale być. ale musisz mieć to jasno określone. I wtedy, kiedy będziesz w tym ruchu, to ty się tutaj odnajdziesz. Odnajdziesz się w tym ruchu wtedy. Bo jak się nie odnajdziesz w tym ruchu, znaczy jak nie będziesz wiedział, kim jesteś, to w tym ruchu ci się będzie bardzo ciężko odnaleźć. Bo to kurczę, będą wiedzieć, kim oni są. Będą wiedzieć, o co im chodzi. Będą się poruszać w środowisku objawienia, które mają, a ty będziesz się zastanawiał, czemu oni ci nie okazują zainteresowania do takiego. Rozumiesz? No okazują pewnie jak potrafią, no oczywiście też mają swoje problemy i muszą załatwiać też swoje różnego rodzaju jeszcze niedociągnięcia. Ale rzeczywiście kręcą się wokół swojego objawienia. Rozumiesz? Wiedzą najwięcej o sobie. W ogóle wiecie, że Boży człowiek najwięcej powinien umieć mówić o sobie. W ogóle Boży człowiek powinien umieć godzinami o sobie mówić. O sobie, o sobie, o sobie. Ktoś mówi, nie, to o Bogu mam mówić. A co ty wiesz o Bogu? Powiedz wszystkie swoje rzeczy, co o Bogu wiesz, powiedz. O, pokaż, co ty o Bogu wiesz. Rozumiesz? Wiesz, ile ty wiesz o Bogu naprawdę? Tyle, ile doświadczyłeś życia z tym Bogiem. A życia doświadczyłeś tyle, na ile się przed Nim otworzyłeś. A otworzyć się mogłeś tylko tyle, na ile znałeś swoje możliwości otworzenia. Kropka. A więc o Bogu to wiesz tylko tyle, ile o sobie wiesz. A rozumiesz? Gdyż napisano, poznacie tak, jak zostaliście poznani. Więc chrześcijanin powinien się zająć sobą. I powinien o sobie wszystko wiedzieć. Ja mogę godzinami o sobie rozmawiać. Naprawdę. Dawać przykłady ze swojego życia, opisywać, co czuję. Rozumiecie, o co chodzi? Jak tylko ktoś chce na przykład wysłuchiwać o mnie rzeczy, ja bardzo chętnie. Naprawdę. Ja bardzo się lubię. Ja się w ogóle poruszam w środowisku mojej osoby. Ja w ogóle zasadniczo się poruszam w środowisku mojej osoby. Tu jest moje niebo, to jest miejsce, z którego ja komunikuję się z Bogiem, rozumiecie? To jest moje kółeczko. Ja nie znam trochę innych rzeczy, ja z opowieści znam inne. Wiecie, ja wasze życie z Bogiem znam z opowieści waszych. I z tego, co dojrzą moje oczy, które są w stanie tego to dojrzeć w małej ilości. Jaki ja mam wgląd w ogóle w głębie twojego chodzenia z Bogiem? Jaki? 5%? 4? No taka prawda. Co ja w ogóle mogę powiedzieć o tobie? Moja opinia jest wątła, ale o mnie mogę powiedzieć wszystko. Wszystko o sobie powiem. Bo tak siebie znam. No i problem oczywiście rodzi się wtedy, kiedy ktoś się nie lubi. No to kurczę, ja rozumiem. I rozumiesz, o co teraz chodzi? Że jak się nie lubisz, nie akceptujesz, to nie będziesz mógł Boga poznać dobrze. A rozumiesz, o co mi chodzi? Czemu my tak w ogóle katujemy te ludzkie umysły? Bo jak się ludzie nie lubią, nie akceptują, mają coś do siebie samych, jakieś wątpliwości, coś im się nie podoba w sobie, coś im nie dociąga w środku, to to jest wprost proporcjonalne do tego, jak poznają Boga. A więc im gorzej o sobie myślą, tym gorzej chcą się poznać. No bo kto chce poznawać kogoś, kto nie jest fajny? No nikt. Szuka się kogoś fajniejszego. I w ten sposób się ładujemy do czyjegoś życia i cieszymy się czyimś życiem. Rozumiecie, o co chodzi? A tam przecież jest tylko tyle kawałek, można tam sobie wleść. Bo rzeczywiście to swoim życiem powinieneś się cieszyć, bo to ze sobą przebywasz 24 godziny. I tam spotykasz się z Bogiem. W sobie się z Bogiem spotykasz. W sobie. I tam też musisz podążyć w podróż, żeby dowiedzieć się, kim jesteś. Kim jesteś? To jest kluczowe dla naszego ruchu. Kluczowe. Żeby każdy wiedział, kim jest. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Dlatego tak mocno a naciskamy na fundamentalne sprawy doktryny. Bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, szeroki ogląd tego, kim jesteś, wywodzi się z tego, jak siebie rozpoznałeś, jeżeli chodzi o Chrystusa. Musisz wiedzieć, co Chrystus zrobił dla ciebie. I posłuchajcie, to ja w ogóle, co teraz mówię, to w ogóle jest, albo to się dolicza do jakichś frazesów, albo do jakichś sloganów, albo nie wiem do czego. Ale to jest w ogóle coś, z czym się borykają ludzie. Może ty się z tym borykasz. Bo żeby pójść dalej, to ja najpierw musiałem być absolutnie pewien i zacząć przeżywać to, co Chrystus zrobił dla mnie. Umarł za moje grzechy, halleluja. No mówię, dobra, to co to mnie kosztuje teraz, że umarł za moje grzechy? Że ja, Artur Ceroński, nie posiadam prawa do wspominania własnych grzechów. Proszę, wyzwanie jest przed tobą takie. Jeśli ktoś z was wspomina swoje grzechy, błędy, ma do siebie pretensje o coś, to znaczy, że ty masz problem z tym, co ja przed chwilą powiedziałem, czyli z tym, co Chrystus zrobił dla ciebie. O. To w ogóle masz problem z fundamentem. Jak ty w ogóle masz jakieś pretensje do siebie. Posłuchaj dalej. Jeśli on umarł za twoje grzechy, a grzech równa się błąd, czyli Chrystus umarł za wszystkie twoje błędy, które zostały w twoim życiu popełnione świadomie, które zostały popełnione nieświadomie i posłuchaj, i którymi zostałeś obdarowany przez swoich przodków. Wszystko. Jak twój przodek obdarował cię krzywym nosem. Takie geny odziedziczyłeś po swoim przodku. Patrzysz w lustro i z przodu to jeszcze jakoś wygląda. Ale spojrzysz z boku, orzech. I wcale to ci się nie kojarzy z tym, że jesteś prorokiem. Rozumiesz? Po prostu masz krzywy nos jak trzeba. Krzywy, garbaty nos. A rozumiesz? Przodek cię załadował. Jakiś twój dziad, pradziad miał krzywy nos. I to się tak przenosiło. I ty dzisiaj się tylko za twojego dziada, pradziada to jeszcze było normalnie akceptowane. Rozumiesz? Nie było tyle operacji plastycznych, nie było różnych rzeczy. Dzisiaj patrzysz nos, koniec. Nie patrz na profil swój. Pół biedy, jak ty jesteś facet. Ale jak ty jesteś dziewczyna i masz krzywy, garbaty nos, rozumiesz, o co chodzi? No to ty masz problem. Rozumiesz? Jeżeli ty nie zrozumiesz, że za ten garbaty nos, który cię teraz męczy, Chrystus umarł na krzyżu. Jak ty nosa nie dasz sobie przybić do krzyża Golgoty. Rozumiesz? To ty leżysz i kwiczysz na poziomie fundamentów. Bo ty będziesz zawsze do kogoś mówił, będziesz do niego stał przodem. Ty będziesz Ewangelię tylko przodem głosił. Ty nie będziesz głosił z profilu Ewangelii. Czego nie będziesz głosił? Masz krzywy, garbaty nos. A operacja tego nosa kosztuje 20 czy 30 tysięcy. I ty nie chcesz tych pieniędzy wydać, bo ci moralność na to nie pozwala, bo ty wolisz to w królestwo dawać, nosa sobie nie będziesz robił. A tam nos masz! Jaką twarzą niektórzy przodkowie nas obdarzyli. Patrzysz w lustro i mówisz, o, 30 lat tak mówisz. O. Rozumiesz? O, twarz. Rozumiesz? Zęby masz jakieś nie takie, ho, 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 ho. Tak się śmiejesz. Zobacz, jak już ludzie się niektórzy śmieją. Ho, ho. Ho, ho, ho. Naprawdę. Rozumiesz? Jakby z Francji pochodzili, zauważycie? Oni pochodzą z Francji. Nikt ich nie łączy z Francji. Mają brzydkie zęby. z ich punktu widzenia, nie? O. Jeszcze twarz i nos do tego, wiecie. Ale mój Boże. I teraz chodzą, robią różne tam terapie, chodzą, samoakceptacja i tak dalej, wiesz o co chodzi, nie? Walczą, walczą, przeszli jedną terapię, ale lustro jest lustro. Lustro nie ma. Rozumiem, o co chodzi. Twarz jest, człowieku, cyferblat obcięty ruch. Jeśli masz ten problem, to masz problem z fundamentem. Bo Jezus umarł za twój cyferblat. Tak, to było przodków. Nie wiem, co oni tam robili ci przodki, przodkowie. Cholera wie, co nie robili. Rozumiem, że takie coś wyszło to po latach. Ale masz co masz. Jakiś płot genetyczny masz. Rozumiesz? Radujesz się doktryną. Bóg wszystko stworzył piękne. Co się stanie? To wszystko jest sprawa kustu. Nie. Są sprawy oczywiste. Są brzydcy ludzie. Okej? Okay? Dlatego, że takie geny dostali. Jak się ktoś nie podoba 95% społeczeństwa, znaczy jest brzydki. Jak się nie podoba jeden, ale my jesteśmy ruchem przeciwdziałowym. My nie możemy myśleć w kategoriach dzieci. My nie rozmawiamy jak dzieci. Dorośli rozmawiamy. Jakiś błąd w tych genach powstał. Nie doszukuj się w tym piękna. Przybij to do krzyża! Ewangelię mówię. Ewangelię. Ja przybiłem do krzyża wszystkie moje błędy. Świadome, nieświadome i nabyte. A rozumiecie? Do krzyża. Bo to dla mnie zrobił Chrystus. Dla mnie stwierdzenie, że Jezus umarł za moje grzechy, wiąże w sobie absolutne uwolnienie mnie od odpowiedzialności za moje grzechy. Wszystkie. Wszystkie. Łącznie z grzechami, czyli błędami moich praojców według ciała. To jest napisane, odziedziczyliście to po ojcach waszych. I tam nie jest napisane, że odziedziczyliście super rzeczy, tylko już odziedziczyliście błędy, w których chodzicie. Tak mówi Bóg. To dla mnie zrobił Chrystus. Zobaczcie, ludzie ze z tego nie zdają sprawy, potem się bujają właśnie w tych wszystkich sprawach. Wspominają swoje grzechy, siedzą w kompleksach, rozumiecie? I próbują w tym wszystkim dogrzebać się, kim jesteśmy według powołania naszego. Jak ja długo powołania swojego nie mogę znaleźć? Jak ty możesz znaleźć swoje powołanie? Jak ty nie wiesz, to Chrystus dla ciebie zrobi. Co ty chcesz zrobić? Czołg od głowy budować? Rozumiesz? Od początku trzeba. Od początku Chrystus za mnie umarł. Chrystus umarł za moje grzechy. Rozumiecie? Elizeusz nie miał problemu. Był człowiekiem wyleniałej urody. Szedł sobie, a dzieciaki krzyczały łysy, łysy, łysy! A on niedźwiedzie zawołał. On miał świadomość Mesjasza. Znacie historię. Rozumiecie? On... Wiecie, co to w ogóle jest? Czy nie wiecie, co to jest za historia? To jest proroczy obraz sądu Boga, który odbył się 1000 lat później w Chrystusie Jezusie nad każdą demoniczną siłą, która przypomina ci twoje błędy. Nawet błędy genetyczne. Wyszło stado niedźwiedzi i rozszarpało wszystkie dzieci, które na proroka mówiły łysy. proroczy obraz. To nie jest historia, rozumiecie, żeby nią straszyć dzieci, jak są niegrzeczne. Bo misia do domu przyprowadzę. Cię uczeszę. Rozumiecie? Musicie tak te rzeczy widzieć. I żeby sięgać głęboko w to, jakie jest powołanie moje, to trzeba mieć zbudowane takie fundamenty. Co dla mnie zrobił Chrystus? Tak? Dalej. Co dla mnie teraz robi Chrystus? Są fundamentalne rzeczy. Fundamentalne rzeczy. Wiesz, co dla ciebie teraz robi Chrystus? Kto mi jeden człowiek? Podnieś rękę i powiedz, co dla ciebie robi Chrystus? Dobrze, dobrze. Krzysztof mówi, że mi... Mówi, Krzysztof, ja ciebie szanuję. To nie jest doktryna. Tutaj taka jest doktryna. Tak. Chrystus się zajmuje zawodowo wstawianiem za nami teraz przed Ojcem. Taką ma rolę. Chrystus ma taką rolę. Upadasz, Chrystus staje, mówi, Ojcze, mój chłopak, moja dziewczyna. Nie ma problemu, synu, pamiętam. I tak przez cały czas, aż do jego powrotu będzie. Za każdym razem, rozumiesz? Które dziecko jego zgrzeszy, Chrystus staje z prawą. Rozumiesz? Cały czas, zaraz stoi. Nawet jak siedzi, tu stoi teraz. Mamy Kościół w takim stanie, że Chrystus nawet jak siedzi, tu stoi. Rozumiesz? Wiecie, orędownik jest napisany u Jana. Oczywiście większość ludzi sobie nigdy nie zadała pytań, nie zadała problemu, żeby zbadać temat orędownika. Orędownik to był człowiek, który świadczył za kimś w pozytywny sposób, tak? Przed władcą stojąc. Dlatego ja zawsze mówię, że Jezus staje. Bo ja wiem, co to jest orędownik. Ale jeżeli przez twoją głowę przemyka 0,5% potępiających emocji, nawet nie myśli, bo jesteśmy wypasieni w doktrynie, nie myśli, tylko 0,5% potępiających emocji, jeżeli upadasz, to znaczy, że ty nie doświadczasz tego, co robi dla ciebie dzisiaj Chrystus. Jak ty chcesz odnaleźć swoje powołanie? Jak ty upadasz, to potem się zastanawiasz nad tym godzinę, drugą. Rozumiesz? W 3. godzinie rozważania tego, że właśnie zawiodłeś, no nie? Już przychodzą demony, już stoją u drzwi, już witają się z gąską. Rozumiesz? Pozostawisz temat do jutra, będziesz miał je w sypialni, w kiblu, wszędzie, wszędzie. Odkręcisz kran, a tam wyjdzie ryj demona. Bo sobie pozwoliłeś na to, żeby jeden dzień rozważać fakt, że upadłeś. Nie skorzystałeś z tego, co robi Chrystus w ogóle, więc diabeł uznał cię, ale głównie no leszcz. Nie wie, co ma. Rozumiesz? Można walnąć go w rogi. Jelonek Bambi, mówiąc innymi językami dla kurażu. Dalej. Co ja mogę w Chrystusie? Temat rzeka. Chrystus mówi, wszystko mogę. To czemu jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Przyjaciele, gdybyśmy wszyscy, łącznie ze mną na czele, realnie, od początku naszego nawrócenia, rozumiecie, zaczęli realizować w wierze fakt, że wszystko możemy w Chrystusie, to byśmy byli zupełnie innym ruchem dzisiaj. To dzisiaj nasi ludzie, rozumiecie, siedzieliby w parlamencie. Ludzie z naszego ruchu. Gdybyśmy my od początku tak robili, bo tak nie robiliśmy. Odchodziliśmy od strefy fundamentów 1000 razy, zastanawiając się, czy na pewno dam radę, czy umiem, czy sobie poradzę. Rozumiecie? Za każdym razem było tak. Twoje myślenie. No tak, ta sytuacja jest taka, czy na pewno dam radę. Chrystus już stoi. Ojcze, Ojcze, miej go do sprawiedliwego meczu. Ja po raz stoję. Ty w ogóle wiesz, że ty jesteś odpowiedzialny za zakwas Jezusa? Ty masz takie myślenie w ogóle? Ty masz takie myślenie? Że jak ty się zastanawiasz nad tym, czy ty dasz radę, czy ty potrafisz, czy ty możesz, czy ty podołasz, to on ma zakwasy w udach. Rozumiem. Weź sobie to wyobraź od dzisiejszego, zacznij sobie to wyobrazić. A to jest fundament! A to jest fundament! Co ty możesz w Chrystusie? Jak jesteś w Chrystusie? No jestem w Chrystusie. To co ty możesz w Chrystusie, jak ty jesteś w Chrystusie? Co ty możesz w Chrystusie? Wszystko. Rozumiesz? Wiecie, czemu wam to pokazuję? Bo my musimy widzieć realny obraz tego, dlaczego my się gubimy w takich sytuacjach pod tytułem nie wiem, kim jestem przez lata. Albo w ogóle iluzyjne, nabudowanie iluzyjnych rzeczy. Kiedyś u nas tutaj w kościele była taka siostra nasza w Chrystusie, która przyszła na spotkanie, jeszcze byliśmy w tym, w kocie, w czarnym kocie. I ona już tam zaczęła do nas na spotkania przychodzić. I ona uparcie twierdziła, że ona będzie prezydentem Polski. Ona uparcie w ogóle mówiła z pełną determinacją, w ogóle Bóg mnie powołał na prezydenta tego kraju. Ja, kurczę, wiecie, tu Kościół się tworzy, ja się zastanawiam, kurczę, wiecie, bo w ogóle mam w głowie inne rzeczy, nie? A ona to mnie mówi takie sprawy, mówię, nie, Boże, co tu jej nawet powiedzieć? Mówię, nic jej nie powiem, no niech chyba ona żyje z tym na razie. No co ja jej powiem? Przestanie do kościoła przychodzi, jak wypełnione. Mówię, potem może jakoś się pogadamy, usiądziemy, tu porozmawiamy, wiesz o co chodzi? Inteligentna kobieta. Nie wybrali już którąś kadencję. Nie kandydowała. Wiecie, nic nie zrobiła w tym kierunku. Aczkolwiek twierdziła, że ona będzie prezydentem. Naprawdę, można chodzić po tej ziemi i mówić tak. Polecę na Marsa. A tam na Marsa. Oblecę kosmos nawet. To wszystko mówię w tym, który mi łaskę wchodzi. Rozumiesz? No. Przecież to bzdury. Rozumiesz? To świadczy o tym, że nigdy nie poszedłeś głęboko w temacie. Nigdy. Nie zadałeś sobie trudu. A myślisz, kim ty jesteś według powołania twojego. A ty nie wiesz, rozumiesz, kim jesteś w Chrystusie. No wiesz, jestem nowym stworzeniem. Pięknie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pięknie. Zatrzymajmy się na pierwszym punkcie, że jesteś nowym stworzeniem. Co tam dalej napisane? Stare przeminęło, oto wszystko jest nowe. Super. Masz tak? Nowe koncepcje, nowe pomysły, nowe plany, nowe możliwości masz? Nie. Mówię, no, no widzisz. Zacznij to zgłębiać. Rusz się w tym. Nie, rozumiesz? A nie siedzisz w starej pracy, ze starymi ludźmi. Rozumiesz? Z tej pracy, którzy cię nie lubią w stary sposób. Ze starymi pieniędzmi w kieszeni z tej pracy. Ze starymi sposobami myślenia. Ze starymi przekonaniami. Ze starymi nałogami. Rozumiesz? Ze starymi w ogóle koncepcjami różnymi. I ty mówisz, stare przeminęło. U kogo? Nie u ciebie. A szukasz jednocześnie, nie wiem w jakiej świadomości, kim jesteś według powołania twojego. No kurczę, co za cyrk. To cyrk. No, to człowieku cyrk. Ja nie słyszałem, że w świecie ktoś na przykład powiedział, że kimś jest, na przykład jakiś fachowiec. Ja sobie nie wyobrażam, że na przykład biorę fachowca, hydraulika. Przychodzi hydraulik do mnie, do domu i on na przykład by, nie wiem, wykręcił mi rury i nie skręcił do ciebie. I jemu się wydawało, człowieku, to jak w tym programie, człowieku, usterka. Rozumiesz? Albo stomatologa, proszę ciebie, że miał w ogóle, rozumiesz, głębokie objawienie, że jest stomatologiem, wiesz, nie? Nie, tam ludzie albo wiedzą, kim są, albo w mordę dostaną, okej? Okay? Albo wiedzą, kim są, albo w mordę dostaną. Po prostu, wiesz, bo to człowieku. A w Kościele ludzie sobie wymyślają, kim są, ponieważ nie chce im się pociągnąć fundamentalnych tematów związanych z Chrystusem. Rozumiecie? A w związku z tym, nie mając głębokiego objawienia, bo tutaj nie można mieć głębokiego objawienia, bo żeby mieć głębokie objawienia od Chrystusa, to trzeba mieć ugruntowane fundamenty w Chrystusie, bo to jest bardzo proste. To bardzo proste, to się ze sobą tak wiąże. No Chrystus nikomu nie objawia czegokolwiek, jak ten ktoś nie zna fundamentalnych elementów Chrystusa. Rozumiecie? Jak ma objawić to? Jak ty w ogóle nie wiesz o Chrystusie wielu rzeczy, nie masz wybudowanych fundamentów, to jak ty się w ogóle z Nim komunikujesz? Gdzie ty mówisz? Ty myślisz, że ja nie wiem, może to, a do czego ty się przytulasz? Ja nie wiem, co ty robisz. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzie, może ty mu mówisz do nogi i myślisz, że dobrze słyszy. Nie wiem. Chcę, żebyście to zrozumieli. To jest mega ważne. Ja do miejsca, w którym jestem, do dowiedzenia się, kim jestem, doszedłem poprzez sfundamentalizowanie wszystkiego, co jest związane z Chrystusem. Ja na tym punkcie miałem świra i dalej mam. Dzisiaj mam to po prostu poukładane. Ja dzisiaj nie tylko dogmatycznie te rzeczy wiem, ale ja je wszystkie przeżywam. Rozumiecie? Ja nie mam wspomnień różnych o różnych moich porażkach. Ja na przykład mam jakąś porażkę, ja w ogóle za 2 minuty już nie mam tego w głowie, za 30 sekund to spływa po mnie, człowieku, jak woda po gęsi. Rozumiesz? Jestem jak świnia, plują mi w oczy, ja mówię, że deszcz pada. No nie tam. Ja mówię, jesteś świnia, ja mówię, chyba ty. Rozumiesz? To jest moje podejście. No tak, to jest moje podejście. Dlatego ja mam uśmiech na ustach, zadowolenie w sercu, spokój wewnętrzny. Rozumiesz, o czym mówię? Ja wiem, co to jest spokój, który przewyższa wszelki rozum. Ja to wiem. Ja wiem, co to jest spokój, który przewyższa wszelki rozum. Rozum mój jest bombardowany szpilami z tego, co ja mam w środku taki przylam. Człowieku, rozumiesz, o co chodzi? I ja to na pewno mam. Ja to mam. Ja nie myślę o tych sprawach. Ja się nad nimi w ogóle nie zastanawiam. Mnie coś bombarduje, ja oglądam kabaret moralnego niepokoju. Rozumiesz, o co chodzi? Ja jak nie wiem, to się nie ruszam. Nie ruszam się. W żadną stronę się kładę i leżę. Bo nie wiem, jak wiem, to idę. Ja jestem pewny tego, co Chrystus dla mnie zrobił, co Chrystus dla mnie robi. Ja jestem pewny tego, kim ja jestem w Chrystusie. Dalej, ja jestem pewny tego, co Duch Święty, czyli Duch Chrystusa, robi wewnątrz mojej osoby. Jestem cały czas świadkiem tych zajęć. Mam takie zajęcia wewnętrzne. Terapię sobie przeszedłem tam, rozumiecie? Ja tam terapię miałem. Ja jestem po terapii człowiek. Ja dlatego prowadzę terapię, bo jestem po terapii. Rozumiecie? Ja normalnie przeszedłem z sukcesem cały proces terapeutyczny związany z moją osobą. Rozumiesz? Ja sobie zapisałem zeszyty tym, rozumiesz, wszystkie moje tam notatki, co mnie strzałki, to mnie weszło tędy, a powinno tędy. Rozumiesz? Ja się tam udałem na terapię, bez żadnego wstydu. Potrzebny mi był człowiek, to użyłem człowieka, rozumiesz, nie ma problemu, rozumiesz, byle sobie człowiek, bo ja wiem, jakby byłem przy działaniach Ducha Świętego, współpracowałem z Duchem Świętym. W związku z tym my się znamy. My się znamy. I teraz ja mogę sobie rozbudowywać temat powołania mojego. Bo tam nie ma żadnych zgrzytów. Kiedyś taki człowiek skontaktował się, byłem na usłudze i ten człowiek szedł na moją usługę, położyłem na niego ręce, padł pod mocą Bożą, namaszczenie moje przyjął. Rozumiecie, o co chodzi? Przyjął namaszczenie. Człowiek zaczął głosić jak ja. Słowo honoru. My na niego patrzyliśmy. Czasami ludzie mylili mnie z nim. On też tak wyglądał fizycznie, w ogóle bokser, wiecie, w ogóle facet. Ja tyle sytuacji, które tylko widziałem w życiu. Ja na niego raz ręce nałożyłem, człowieku, on, a my się nie znaliśmy, to nie był człowiek, który tam słuchał długo moich kazań, żeby się czegoś nauczył, co, tylko wpłynęło w niego jak w zbiornik. On to samo robił. Zaczął zaludniać kościół, w którym był, no nie? Ale czego nie miał tego, co ja miałem? Zbudowanych fundamentów chrystusowych. Tego nie miał. I on do mnie dzwonił i mówił: Artur, co ja mam robić? Posłuchaj. Tak gorliwie służę Bogu. Tylu ludzi przyprowadzam do Jezusa, a finanse mi się sypią. A z żoną w ogóle jest coraz gorzej moją. A ja mówię do niego: stary, ale czemu ty zestawiasz to, że ty służysz Bogu z tym, że ci źle w życiu? No bo napisane jest w Piśmie: szukajcie najpierw królestwa, a wszystko będzie wam dane. Ja mówię: czemu tak się uniosłeś na drugą część tego fragmentu? Pierwszą powiedziałeś w bardziej stonowany sposób, a drugą w taki bardzo wysublimowany. Nie wiesz dlaczego? Ty myślisz sobie, że im gorliwiej służył będziesz Bogu, tym większe błogosławieństwo w życiu będziesz miał. Tyle. Amen. Nie tędy droga. Bóg to nie jest bank z procentami. To nie działa w ten sposób. To inaczej działa. Tam jest profit, ale to inaczej działa. Pewna inna formuła jest tam. A on chciał to w prostej linii. W prostej linii. Skutek poszedł w takie zwiedzenie, że nie można go z tego zwiedzenia było wyciągnąć. Jaki dzisiaj to los w ogóle, jakby jego się gdzieś zakończył. Nie wiem, co z fundamenty chrystusowe niezbudowane. Fundamenty niezbudowane. Jak tu się dowiedzieć, kim ja jestem? A jak tu potem w takim ruchu się utrzymać? Jak tu w tym ruchu biec ze wszystkimi? Jak tu biegną, wiedzą im, o co chodzi? Rozumiesz? Potykają się, wstają, kurczę, co tu z nimi jest? Jakoś tak niefrasobliwie podchodzą do sprawy grzechu, jacyś tacy są w ogóle, jacyś tacy dziwni. Trudno być w tym ruchu bez głębokiej świadomości, kim się jest. Rozumiecie? Według powołania swego. A niemożliwą jest rzeczą, aby wiedzieć, kim się jest według powołania swego. Jeżeli nie wie się, kim się jest w Chrystusie, co Chrystus zrobił dla ciebie, co Chrystus robi teraz, co Duch Święty robi w tobie i tak dalej, i tak dalej. Czyli cała w ogóle specyfikacja Chrystusowa, jak jest dla ciebie niejasna. Nie przeżywasz jej, nie masz jej w głowie, tylko nie przeżywasz jej, nie przeżywasz. Rozumiesz, nie masz doświadczenia z nią. To bardzo trudno jest się dowiedzieć, kim się jest według powołania swego. Dlatego trzeba zacząć od zupełnie innych rzeczy. Być może jesteś długonarodzonym z Bożego Ducha człowieka, ale masz właśnie na przykład takie akcje, jak mówiłem. Może masz problemy z kompleksami, z niedowartościowaniem. To są wszystko przecież błędy, a za błędy umarł Chrystus. Czemu nie masz odbytego tego krwią? Czemu nie jesteś wolny, luźny, swobodny? Rozumiesz, czemu się nie bujasz, rozumiesz, jak jakiś Rezus. Tylko, rozumiesz, zastanawiasz się, rozumiesz, nad tym, rozumiesz, zastanawiasz się nad tym i główkujesz, rozumiesz, co tu teraz z tym fantem zrobić. Ten fant został przybity do krzyża 2000 lat temu, to jest jedyny temat. A ja myślałem, że to inaczej jest. Nie, no tak, jedyny temat. Krzyż to jest rozwiązanie dla wszystkich błędów w twoim życiu. Poprzednich, teraźniejszych, przyszłych, nałożonych na ciebie, popełnionych świadomie, nieświadomie. Nie ma to żadnego znaczenia. To wielką miotłą zostało wymiecione. wielką miotłą. Przecież ja im jestem starszy, tym w ogóle jestem przystojniejszy. Wiecie, o co chodzi? Ja jestem tak tego, dlaczego to jest tak jest? Bo jestem świadomy tego. Ja mam w ogóle taki prosty, cielesny niuans. Ale nawet na tym poziomie to się w ogóle odbywa. Nigdy nie byłem tak atrakcyjnym człowiekiem jak teraz fizycznie. Kurczę. Rozumiecie dlaczego? Bo jakby zniknęła przestrzeń, jakby jakichkolwiek błędów w moim życiu. Nawet posłanych do moich genów przez moich przodków. Nie byłem nigdy zdrowszy, silniejszy. Rozumiecie? Kurczę, to jest moja świadomość Chrystusa, nic poza tym. Ja tego nie zawdzięczam innym w ogóle elementom. Jakiemuś samorozwojowi, chodzeniu na warsztaty samorozwoju, czy innym w ogóle sprawom. Czy stawaniu przed lustrem i powtarzaniu sobie milion razy, że jestem super, jestem super, jestem super. A w środku cały czas ludzie mnie, to nieprawda, to nieprawda, to nieprawda. Rozumiesz, co chodzi? Ja nie zawdzięczam, nie temu to zawdzięczam. To się czasem też przydaje na jakichś odcinkach komuś, jak ktoś musi jakoś tam odcinek od A do B, jak tam przepchnąć, to dobrze. Te lustro też dobre. Ale kurczę, krzyż jest podstawą i pusty grób. Błędy zginęły na krzyżu. Rozumiesz? Z grobu wyszedł nowy Chrystus. On wyszedł, ona chce się go dotknąć. Przedtem wisiały na nim te kobiety, tam rozumiesz, o co chodzi. Teraz ona tam leci do niego i mówi stop. Nie możesz mnie dotknąć. Jak nie mogę cię pani dotknąć? Rozumiesz? Nie. Nie możesz. Rozumiesz? W ogóle nie możesz mnie dotknąć. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie możesz mnie dotknąć. To nie jest jego wróg. To jest jego przyjaciel. On mówi do swojego przyjaciela. Nie możesz mnie dotknąć. Nie może mnie dotknąć nawet twój komplement. Nic mnie nie może dotknąć. Nic. Może to mnie dotknie. Nie dotkniesz mnie. Bo jestem nowy, nowiutki. Nic mnie nie dotknie. Jestem w pełni świadomy, kim jestem. Mówienie nawet do mnie, mój mistrzu, mój mesjaszu, mnie nie dotyka. Nic mnie już nie dotyka. Rozumiesz? Jestem taki nowiutki. Wiecie, że Jezus pierwszy skorzystał ze swojego Chrystusostwa. Pierwszy. Jezus pierwszy zrozumiał, co dla niego zrobił Chrystus. Jezus pierwszy był w Chrystusie. A rozumiecie? Trzeba to rozumieć. Jezus przez wiarę w Chrystusa wyszedł z grobu. Trzeba to umieć rozłożyć sobie. Chrystus to jest duchowa funkcja. Rozumiesz? Chrystus to nie jest nazwisko, to nie jest coś tam, to jest duchowa funkcja. Jezus zaufał Chrystusowi w nim. Jezus wszedł w Chrystusa i wyszedł z grobu. To Chrystus miał zaplanowane to wszystko. Jezus po prostu w tym płynął jako człowiek. To Chrystus zaplanował swój krzyż. To Chrystus nakręcił Judasza, żeby go sprzedał. To wszystko było nakręcone. Rozumiesz? On sam zaplanował swoją śmierć i sam zaplanował swoje zmartwychwstanie. Chrystus! On to wszystko zrobił. A Jezus podążał za nim. Rozumiesz? I razem wyszli. Razem stanęli. Człowiek i Bóg. Człowiek i Bóg. On w Chrystusie odnalazł swoją wiarę. On w Chrystusie odnalazł zaufanie. On pierwszy skorzystał z krzyża i z pustego grobu. Jezus człowiek. Czy z nim spotkasz potem, to ci po ludzku opowie. Usiądziecie jak człowiek z człowiekiem. Tak jak człowiek z człowiekiem. Jak człowiek z człowiekiem. Takiej interakcji usiądziecie. Musisz mieć taki fundament. Bo potem takie działania tego ruchu to są dziwne dla takich ludzi, którzy nie mają tego fundamentu, a w związku z tym nie wiedzą, kim są według powołania swojego. Czemu wy to zrobiliście? Czemu Biblię porwaliście? bo była stara i brzydka. Rozumiesz? Po prostu. Dlaczego prowadzić bibliotekę? A już wyjaśniliśmy już to 1000 razy. W ogóle wszyscy. Tak, mam policjanta, wszyscy już wiedzą. Dlaczego policjanta? Bo była stara i brzydka. Palce mi śmierdziały, karty kupiłem. No co mówić ludziom jeszcze, po co? To szkoda prądu. Rozumiem? Nie rozumiem, a dlaczego? A wyjaśnij to, a wyjaśnij mi tamto. Mówię, a ty się sam wyjaśniłeś? Ty nie jesteś już po wyjaśnieniach wewnętrznych? Ty jesteś niewyjaśniony jeszcze. Czy ty się wyjaśniłeś już na poziomie Chrystusa? Bo jak się nie wyjaśniłeś na poziomie Chrystusa, to na pewno nie wyjaśniłeś się na poziomie osobistego powołania. Dlaczego mnie pytasz o kwestię ruchu? Ruch to jest miejsce tutaj dla ludzi, którzy siebie wyjaśnili w Chrystusie, jasno, wiedzą już o wszystkim i przeżywają to i wiedzą, kim są według powołania swojego. Chociaż przynajmniej się dowiedzieli, rozumiesz, jakiejś takim zarysie. Ja nie mówię, że tu zaczynali ostro przeżywać, ale w zarysie wiedzą, w zarysie. Okej? Wiedzą to przynajmniej w zarysie. I mają, rozumiem, szkielet tego. To wtedy się nie dziwią. Dlaczego? Dlaczego? Bo kap jest. Chodzi o to, że to, ja wam daję takie poselstwo, bo wiecie, my się będziemy rozwijać, też ludzie będą dołączać do was. I będą przychodzić i będą chcieli jakby przeskoczyć 2 schodki. Będą chcieli, żebyś na nich położył ręce i oni ła! Wiem, kim jestem! Ła! Wiesz, kim? Małyszy? Taka mi przeszyła moc. Dobrze. Nie nałożę na ciebie rąk, żebyś się dowiedział, kim jesteś, bo to jest niemożliwe. Żebyś dowiedział się przez nałożenie rąk, kim jesteś. Rozumiesz? Po moim nałożeniu rąk najwyżej się dowie, że masz słabe nogi. To będziesz wiedział na pewno. Leżałem, położył na mnie ręce, upadłem, leżałem. Jaki efekt? Rozumiem, co na pewno wiem? Na pewno mam słabe nogi. I to wszystko to będziesz wiedzieć. To tak jak Agata powiedziała, to uderzenie mocy to nie jest w ogóle wprowadzenie głębokiej świadomości do życia człowieka. Tam coś się dotknie. Obyś z tego dotknięcia coś wyłuskał. Wiesz, o co chodzi? Bo to służy. To wszystko służy temu, abyś właśnie usiadł i się zastanowił, tak? I tak jak mówi tutaj list do Koryntian, że ja przepatrzę siebie. Głęboko przepatrzę siebie. Tak? Co lubię, co nie lubię, jakie jest, czego pragnę, co potrafię, czego chcę, w którą stronę chcę pójść. Rozumiesz, o co chodzi? A jak już po wszystkim ty ustaniesz i powiesz, no dalej nie wiem. To znaczy, że musisz być przy moim życiu i słuchać tego, co do ciebie mówię. To jest napisane w pieśni nad pieśniami, jak ty nie wiesz, którędy, to spytaj pasterzy. To siedź tu przy mnie, a ja ci będę mówił i naprawdę będziemy szli do przodu i będzie pięknie wszystko. To twoje powołanie to jest być przy mnie. Bo ja, rozumiesz, potrzebuję ciebie. Choć już nic tam ci innego do tej głowy po tych wszystkich analizach nie przyszło. Chodzi o to, żebyśmy to proste poselstwo pojęli i żebyśmy też ludzi, którzy wdrażamy w nasze życie, do naszych służb, którzy przychodzą do naszych kościołów, komunikują się z nami, tak? Żebyśmy też umieli tym ludziom przekazać w odpowiedni sposób, o co nam chodzi. Bo ludzie was będą zasypywać pytaniami pod tytułem, a czemu wy jesteście tacy? No właśnie, no to posłuchaj, teraz i musicie być Żydami tutaj, musisz, a dlaczego wy jesteście tacy? To musisz powiedzieć, a czy ty wiesz, co dla ciebie zrobił Chrystus? Ale ja bym chciał, nie, to posłuchaj tak, zróbmy tak, pytanie za pytanie. Ty mi powiedz, co dla ciebie zrobił Chrystus, a ja ci powiem o naszym ruchu. Tak sobie powoli będziemy dochodzić, utknie na pierwszym pytaniu. Będziesz myślał, wiesz co, to ja ci powiem i będziesz mu głosił Ewangelię, albo go uczył, jak już się nawrócił wcześniej, a dalej nic nie zna. Mogą postawić przed faktem takim, że on nie wie, jak wyglądają podstawowe elementy chodnika Bożego. Płyt nie zna, płyt. Wymiaru płyty nie zna. A pyta się w ogóle o przestrzenie różne. O wartości przestrzenne się pyta, o płyty nie zna. A ty musisz znać te płyty najpierw. Ty musisz potem znać półprzestrzenie i całe przestrzenie. To jest bardzo ważna sprawa. Ja bardzo lubię powtarzać sobie fundamentalne rzeczy. Wiecie, na przykład, ja nie słucham jakichś kaznodziei, jak wy to robicie, ale ja nie szukam w internecie nowości chrześcijańskich. Ja nie mam tej mentalności. Co tam nowego się dzieje na scenie? Rozumiecie? To jest duch kretyńczyka. Duchy kretyńskie. Paweł o nich mówi. Kretyńczycy zawsze łkaczą. Brzuchy opasły. Nie mają na nic więcej czasu, jak tylko zastanawiać się nad nowinkami. To duchy kretyńskie, ciągle coś nowego. Nie. Ja lubię w tym internecie, jak już jest, tak? Siadam sobie, na przykład nie mam czasu na czytanie książki, to słucham sobie na przykład brata Kenyona, rozumiesz? O tym, czym jest na przykład życie w Chrystusie. 3 godziny wykładu. A brat Kenyon wiedział, co mówił. To duchowy ojciec Keneta Hagina. Kenet czerpał od niego. Ja też sobie go posłucham. I sobie jeden siedzę sobie zakładam słuchawki, słucham. Rozumiesz? Bo ja lubię słuchać o tych rzeczach. Rozumiecie? Lubię. Kiedyś pojechaliśmy z Norbim na usługę niedawno całkiem i Norbi podjechał takim Mercedesem. I ten Mercedes miał w środku taki laptop. Ja nie widziałem jeszcze takiego samochodu, że miał taki laptop. I tam się przyciskało wszystko w tym. I tak jechałem tym Mercedesem i tak sobie raz przyciskałem tam na coś, na tym laptopie, nie? I tak w ogóle... I to nie było dla mnie ciekawe. Bo to wyglądało jak mój tablet taki jakiś. Mówię, ten w ogóle Mercedes wygląda jak mój tablet. Czułem się, jakbym w tablecie siedział, wiecie, nie? Wszędzie naokoło był tablet. I taki byłem w tym wszystkim, mówię, to jest nieciekawe. Ale jak ostatnio oglądałem program, jak w Stanach kupywali Mercedesa SL500, rozumiesz? Z 99 roku. Usiadłem. Mówię, kurczę, jeszcze go kupili, słuchajcie, za 30 na polskie, za 35 000. Z transportem ich kosztował, wiecie. No to w Polsce to 100 za niego wezmą, nie tam. Popatrzyłem, mówię, kurczę, jakie fajne. Rozumiesz? Klasyk. Klasyk. Lubię to. Wiecie czemu? Bo ten Mercedes z tym tabletem, to tam on się może w każdym... Ja miałem wrażenie, że on się może rozpaść. Jest tak, jak tak sobie myślałem, jak byłby wypadek, ja bym się na przykład złapał tylko tableta tutaj, rozumiesz? To bym urwał tą całą deskę. A miałem taką wrażenie, że jakbym urwał tą deskę, to bym urwał też kawał przodu w tym, w ogóle mówię, jakie to wszystko jest ze sobą, wiesz, nie? A tamto jeździ od 99 roku, rozumiesz? I nie miało nawet raz zadyszki. I ten silnik zrobił 1 000 000 kilometrów, rozumiesz, o co chodzi? Potem się zrobi remont silnika i będzie robił drugi 1 000 000 kilometrów. Lubię klasy. Rozumiecie? Chcę, żebyście rozumieli, to jest bardzo ważne. Warto przerzucać przez siebie fundamenty Chrystusowości. To będzie cię umacniać. To będzie wypleniać. To jest jak stary, dobry antybiotyk. Obcierając sobie gardło od mówienia, bo po tych wakacjach zacząłem gadać, ciągle gadać. Wchodzę, poszedłem do apteki. Mówię do tej aptekarki, ma pani coś takiego naprawdę bardzo dobrego w ogóle na gardło i tak dalej. Ona mi, proszę pana, szczerze, Chlorchinaldin. Ja mówię, kurczę, Chlorchinaldin 40 lat temu mi matka zadała. Chlorchinaldin jest, mówię? Proszę, 2 razy. Rozumiesz? Chlorchinaldin. Rozumiecie? Są takie leki w aptece. Chlorchinaldin, Pyralgina. Wiecie, to jest Pyralgina? W ogóle niektórzy z was może nie wiecie, to jest Pyralgina. Pyralginę walisz, rozumiesz? Rozumiesz, walisz dwie Pyralginy w zastrzyku, rozumiesz, w siebie i ktoś ci może kij bejsbolowy na plecach połamać. Pyralgina. To nie jest jakiś tam ibum, pribum. Ale to chodzi, że musisz zjeść, jak się, w ogóle rozumiesz, jak się nie pomodlisz, to głowa nie przestanie boleć, więc cztery musisz zjeść. No to dwie Pyralginy, trzymać się miesiąc. Rozumiecie, o co chodzi? Pyralgina. Ząb bolał, kiedyś brało się w zastrzyku Pyralginę, polewałeś sobie na ząb i nigdy cię nie zabolał. Rozumiesz? To paliło nerw przez kość. Wylałeś sobie, tu ci wszystko sparaliżowało. Pyralgina jest. 40 lat działa Pyralgina. Działa Pyralgina, 40 lat działa. A jego był się skończy niedługo. Wiecie, o czym ja mówię? Jakby fundamentalne elementy Chrystusowości będą wypleniać z ciebie różnego rodzaju elementy, które przez nowoczesne chrześcijaństwo nigdy nie będą mogły z ciebie wyjść. Na nich też, rozumiesz, będziesz się odbijał, rozumiejąc coraz lepiej siebie według powołania swego. Rozumiesz? Bądź nowoczesny, ale szanuj też klasyki. Szanuj też klasyki. I uważam, że najpierw zawsze powinieneś podchodzić do tematu klasyków i tam szukać rozwiązania. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, musicie doskonale wiedzieć, kim jesteście według powołania waszego. Żeby to wiedzieć, fundamenty Chrystusowe muszą być dopięte u was do końca. Wtedy też ruch ten nie będzie zagadką ani dla was, ani dla ludzi, których będziecie tu wprowadzać. I będziecie umieli odpowiednio zadziałać. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, za czas dzisiejszego nabożeństwa, za czas konferencji, za czas spotkania z liderami, który był w piątek. Ojcze, dziękuję Ci, że ten czas, on wywarł na nas wpływ, bardzo silny wpływ. Ojcze, dziękuję Ci, że dojrzewamy w Twojej dłoni, że jesteśmy coraz bardziej przydatnymi ludźmi, że jesteśmy ludźmi, którzy coraz lepiej rozumieją Ciebie, a Ty coraz bardziej jesteś w stanie nami się posługiwać. Dziękuję Ci za nas, Ojcze. Dziękuję Ci, że rozwijamy się i nie ustajemy, Ojcze. Ojcze, niech okres tych ostatnich 3 dni będzie czasem, który dla ludzi w zespole będzie przełomowy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.